Już można składać wnioski do burmistrza miasta Mława w sprawie dotacji na wymianę źródeł ciepła. O wsparcie mogą się ubiegać właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta, ogrzewanych źródłem ciepła na paliwa stałe. To troska o komfort życia mieszkańców Mławy, troska o środowisko. I dlatego przekonaliśmy radnych do tego, żeby podjęli uchwałę Rady Miasta, mającą na celu wspieranie wymiany pieców na paliwo stałe, z tych na paliwo stałe na gazowe bądź olejowe oraz na zakup, zainstalowanie pomp ciepła. Wysokość dotacji uzależniona jest od tego, na co mieszkańcy zdecydują się wymienić źródła ciepła. Najniższą kwotę można otrzymać na zastąpienie pieca węglowego gazowym. Tu maksymalnie można otrzymać 6 tysięcy złotych. Musi być nowy i musi mieć 2-letnią gwarancję. Można także ubiegać się o dofinansowanie wymiany pieca węglowego na piec olejowy, ewentualnie na pompę ciepła. W przypadku wymiany pieca na pompę ciepła można ubiegać się o dofinansowanie nawet do 10 tysięcy złotych. Pula na wymianę źródeł ciepła jest jednak ograniczona. W tym roku Urząd Miasta wygospodarował na ten cel z własnego budżetu 120 tysięcy złotych. W związku z tym, ponieważ ilość środków jest ograniczona, będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Wnioski muszą być właściwie wypełnione, czyli będą sprawdzane pod względem formalnym i merytorycznym. Trzeba pamiętać o kryteriach, które trzeba spełnić. Wnioski są przyjmowane w Kancelarii Urzędu Miasta Mława w ratuszu po prawej stronie od wejścia od 19 lipca. Informacje na temat tego, jak prawidłowo je wypełniać, dostępne są w poradniku interesanta na stronie internetowej magistratu oraz w Wydziale Środowiska.